Witam Cię, Robercie, a my znów po raz kolejny z panem Sebastianem Myślikowskim, kierownikiem zarządzającym Lexus Lubin, zaglądamy tym razem pod maskę najnowszego LBX-a. Panie Sebastianie, wielokrotnie rozmawialiśmy dzisiaj, przewinęło się wiele informacji dotyczących jakby to powiedzieć, takiego japońskiego podejścia, czyli najnowsza, najnowocześniejsza technologia. Z tym nam się kojarzy Japonia, ale też mówił Pan na przykład o szyciu tapicerki, tak jak kimona japońskiego, więc łączymy tutaj tradycje, stare japońskie tradycje z najnowszymi technologiami. Nie bez znaczenia jest też kwestia ekologiczna i napęd tego samochodu. Tak, tutaj mamy napęd piątej generacji, napęd hybrydowy. Lexus LBX jest pierwszym samochodem z gamy Lexusa, który ma ten napęd. To jest samochód, który łączy silnik spalinowy, czyli tradycje, gdzie do tej pory wszystkie marki z tego korzystały, z silnikiem elektrycznym i do tego z najnowszą baterią, która została wprowadzona w tym samochodzie, dzięki czemu prąd dawany przez baterię starczy na dłużej, a co za tym idzie, spalanie samochodu robi się mniejsze. Bateria do tego, z tego co wyczytałem, jest mniejsza, ale o większej wydajności. Wydawałoby się, że wszyscy już bardzo dużo wiemy o hybrydach, czy aby tak jest na pewno. No właśnie, jedziemy hybrydą, czyli trochę na benzynie, trochę na silniku elektrycznym, tylko że zaletą tego jest to, że kiedy się toczymy, kiedy jedziemy na benzynie, to tak naprawdę bateria nam się automatycznie w tym czasie doładowuje. Tak, i powiem więcej, jeżeli chodzi o hybrydę, klienci coraz mniej zadają pytań, bo wiedzą mniej więcej jak to działa. Natomiast można iść dalej, w gamie Lexusa pojawiają się samochody, które mają napęd hybrydowy typu plug-in i to jest rozwiązanie dla osób, które chcą jeździć samochodem elektrycznym, ale bezproblemowo chcieliby się poruszać również gdzieś w trasę, na urlop, bo wtedy tego samochodu nie trzeba ładować. Wielokrotnie też mówiliśmy o tym, że dziś i jutro to są wyjątkowe dni, dlatego że jest to wyjątkowa okazja, żeby to auto zobaczyć. Ono pojedzie za chwilę dalej, ale właśnie dzisiaj i jutro zapraszamy po to, żeby, no tak jak my, wsiedliśmy do wewnątrz, obejrzeliśmy możliwości tapicerki, zajrzeliśmy do bagażnika, zaglądamy pod maskę. Możemy o wielu rzeczach mówić, myślę, że wiele udało się wyjaśnić, ale to nie zastąpi tego, kiedy przyjdziemy tutaj i będziemy mogli dotknąć, obejrzeć na własne oczy. Tak, wydawałoby się, że w dzisiejszych czasach możemy kupić samochód przez internet, bo widzimy wszystko w internecie. Nie odda jednak to tego momentu, kiedy wsiadamy, kiedy dotykamy kierownicy, kiedy widzimy, jak ten samochód został zbudowany. Dzisiaj do godziny 18 zapraszamy Państwa do naszego salonu, jutro do godziny 14. To są jeszcze krótkie chwile, kiedy ten samochód można fizycznie obejrzeć, bo tak jak Pan wspomniał, on jutro jedzie dalej i jedzie cieszyć oko i spojrzenia innych klientów. A jest to też wyjątkowa okazja, ponieważ i nasz kraj, i Lubin został w pewnym sensie wyróżniony, bo niewiele osób miało okazję zobaczyć to auto. Mówiliśmy też o tym, ale chciałbym to powtórzyć przy naszej ostatniej relacji, że można je nie tylko obejrzeć i dotknąć, wsiąść do niego, jeżeli ktoś się zdecyduje, bo jak mówiliśmy wcześniej, czasami jest to ten pierwszy wzrok i to zakochanie i emocje towarzyszą, chce go mieć, można go oczywiście też kupić i podpisać umowę, nawet dzisiaj. Takich pierwszych miłości dzisiaj już kilka było i kilku klientów zdecydowało się na zakup samochodu, także nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Państwo przyszli, zobaczyli i podjęli decyzję o zakupie nowego Lexusa LBX, który będzie cieszył oko Państwa i wszystkich tych, którzy będą na niego patrzyli. Jak rozmawialiśmy wcześniej, kiedy był Pan u nas w studio, kiedy mówił Pan o tym, że to miejski crossover, że auto, którym właśnie łatwo zaparkować, poruszać się po ciasnych miastach, coraz mniejszych miejscach parkingowych, które nam wszystkim doskwierają, to miałem takie wyobrażenie, że to będzie małe auto. I właśnie, ja jestem tego przykładem, że jak je zobaczyłem, wsiadłem, zajrzałem do bagażnika, okazuje się, że on wcale nie jest taki mały. Samochód zaskoczył Pana, samochód zaskoczył mnie tymi gabarytami, więc myślę, że zaskoczy wszystkich i przekroczy te oczekiwania, jeżeli chodzi o wielkość samochodu, dlatego że, tak jak Pan powiedział, on wydaje się być małym, kompaktowym samochodem, natomiast spełni oczekiwania nawet tych bardziej wymagających klientów. No i ciągle jest to, czego teraz już nie widzimy, bo podnieśliśmy maskę, żeby zajrzeć do co tam właśnie pod tą maską się kryje. No jest coś wyjątkowego chyba w tym znaczku, prawda, że jest to kwestia prestiżu, posiadania takiego samochodu, nie wiem, nawet podniesienia sobie statusu społecznego. Lexus był i jest takim synonimem jakości i komfortu.
Tak, Lexus jest czymś, co wyróżnia naszych klientów, dlatego że nie jest to pospolity samochód. To jest nadal samochód, który zwraca na siebie uwagę, bo nie jeździ tych samochodów tak dużo po ulicach. No i wyjątkowość tworzenia tych samochodów. Ja zapraszam naprawdę do nas do salonu. Mamy dużo do opowiedzenia, z jaką pasją inżynierowie i ludzie tworzący samochody Lexus podchodzą do tego, żeby cieszyć Państwa oko chociażby takim samochodem. Nie ma ich jeszcze zbyt wiele, tych w ogóle praktycznie nie ma, ale można się stać ich właścicielami. Dziś, jutro przyjść, obejrzeć, dotknąć, zobaczyć, no i być może się zakochać. Panie Sebastianie, to już nasze ostatnie wejście, ostatnia relacja na żywo. Bardzo dziękujemy za zaproszenie, za możliwość bycia tutaj dzisiaj z Wami, skorzystania z Waszej gościnności, a jeżeli Państwo chcecie też z niej skorzystać, no to cóż, zapraszamy do salonu w Lubinie. Ja również dziękuję za Państwa wizytę u nas i zapraszam wszystkich Państwa do tego, żeby skorzystać z okazji i zapoznać się z tym bardzo ciekawym samochodem. Zapraszam. To by było na tyle, ale dla Was auto i pan Sebastian, doradcy handlowi, są dostępni dzisiaj do 18, jutro do 14. My się już żegnamy, zapraszając do Lubina. Do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.